na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Kamilu, wściekły? Wściekły. Na co lub na kogo? Na los. Uważam, że dzisiaj zrobiłem naprawdę dobrą robotę. Mam to w sobie takie poczucie, że to były dobre skoki. Był dużo lepszy konkurs w moim wykonaniu niż wczoraj. I zasłużyłem na coś więcej. I dzisiaj to bardzo zabolało, co się wydarzyło. Nie dano Ci szansy, zwłaszcza w drugiej serii? Nie dano szansy, absolutnie. Wszelkie szanse odebrano. W życiu trzeba dawać szansę drugą, czasami trzecią, czwartą, ale ile można dać szans tej skoczni? Sam się zastanawiam, nie wiem. Też nie chcę już o tym mówić, bo już padły mocne słowa. Czy nie, no to wszystko oczywiście jest w żartach, nie? Natomiast, no, nie wiem, ewidentnie ta skocznia mi po prostu nie pasuje. Zresztą, no to nie pierwszy raz, kiedy też mam po prostu wybitnego pecha tutaj, gdzie... No pamiętam nawet wtedy, kiedy po prostu miałem super skoki zaraz po Pjongczangu, gdzie po prostu skok w skok skakałem najdalej i przyszedł po prostu konkurs w drugiej serii, gdzie po prostu też nie miałem szans. Miałem to co dzisiaj właśnie, czyli po wyjściu z progu mocny przeciąg taki boczny, gdzie po prostu czuję, że nart, tak jakby mi ktoś ściągnął narty po prostu na dół i od razu lecisz 1,5 metra niżej, no i nie ma szans. A w pierwszej serii? No bo wydawało się tak na pierwszy rzut oka, że może skok był dobry, no ale potem pokazujesz do kamery, że chyba znowu zamknięte za progiem. Nie, to nie tak, że było zamknięte, było odrobinę po prostu trochę przeciśnięte, a potem, tak, jest taki błąd, że się spinał po prostu zaraz za progiem, tak wiąże ręce mocno i przez to troszkę mnie przekrzywiło, nie? I pół lotu leciałem tak krzywo, musiałem to korygować, ale było w tym tyle energii, że to i tak zadziałało, także dobrze. Takie pytanie na koniec, trochę bardziej ambitne, tak myślę, spróbuję. Kibice, zawsze ich potrzebujecie, zawsze im dziękujecie, ale kiedy kibic krzyczy tobie, super robota, fajnie, jesteś najlepszy, ale ty idziesz i wiesz, że na przykład jest mankament, który nie zagrał, że dzisiaj nie jesteś wynikowo najlepszy, to rozdziera od środka? Tak, no z jednej strony oczywiście mam świadomość tego, co zrobiłem, gdzie mogłem być, jakie się szanse przede mną otworzyły, tego, co się dzieje wokół mnie, a z drugiej strony no, jest to naprawdę bardzo miłe ze strony kibiców, którzy, no nieważne, czy lądujesz na podium, czy lądujesz w drugiej dziesiątce, czy pod koniec stawki, i tak po prostu mówią miłe rzeczy i cię wspierają. No, to jest prawdziwe kibicowanie. Czy w Oslo najlepsze jest to, że już za nami? Tak, zdecydowanie. Amen. Znaczy, no... Tak, odcinamy pewien rozdział, otwieramy nowy.